Hej, cześć, witajcie. Z tej strony oczywiście Iwan i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak ostatnio pisałem, mam pomysł na serię i właśnie wdrażam to w życie. Ogólnie na pewno wiecie, że od początku Epic Store'a Epic rozdaje gry za darmo. I przez ten czas troszkę mi się ich uzbierało już. I najczęściej z takimi grami, jak coś odbiera za darmo i jest tego dużo, to nie ma czasu w to zagrać i też nie ma takiej presji jak przy grze, przy której się wyda pieniądze, bo wtedy no wydajesz pieniądze, więc chcesz to ograć. A przy takich darmówkach no po prostu nie ma takiej presji i też w większości są takie gry też mniej znane, więc w tej serii chcę odpalać te wszystkie gry i pokazywać wam, co to jest. Ja też bardzo chętnie się dowiem, bo jest tu dużo dobrych gier, ale tak szczerze powiem wam, w większości też nie znam. No, to sobie zaczniemy dzisiaj od mojej ulubionej gry, którą mam na tej liście, od Kingdom. I za chwilę wam, już w czasie gameplayu, wam trochę o tym opowiem. Dobra, witam was już w faktycznej grze. I jesteśmy tutaj władcą. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. A, dobra. Sterowanie jest bardzo proste. W sumie używamy tu tylko analoga, czy tam wsadu na klawiaturze. Aktualnie używam analoga, bo gram na padzie. Jest to, w sumie do końca nie wiem. O, to jest chyba strategia. Została udostępniona na Epiku 6 czerwca, więc jeżeli tamtego dnia odbieraliście sobie gry albo w tamtym tygodniu, to na pewno to macie. Polecam, jest to w sumie bardzo przyjemna gierka, która ma fajny klimacik. No i osobiście mnie uspokaja jak żadna inna gra, bo na przykład po partyjce LOLa to się bardzo fajnie gra, jak jest człowiek zdenerwowany. Dobra, już wam opisuję, co tu się dzieje. Mamy swój, no w tej chwili, no nie zamek, no obóz. Tak, tutaj kupujemy łuczników za 2 sztuki złota. A tam, tu kupujemy robotników. I tak, łucznicy, zabijając króliki, zdobywają monety, które możemy wydać na właśnie rozbudowę budynków albo w takich, nie wiem, obozach uchodźców, zapłacić ludziom, żeby przyszli do naszego zamku, i eksplorujemy lewo-prawo. Tutaj im dam pieniądze i zobaczę, co jest dalej. Celem gry jest wybudowanie statku i dopłynięcie do portu. Dobra, tutaj jeździmy na koniu i to jest dosyć istotne, że on się męczy, a jest tu dosyć sporo zagrożeń. I mamy ograniczone tutaj, jak możecie zobaczyć, mamy sakiewkę i mamy ograniczony widok, ograniczone miejsce. Więc nie możemy zebrać tam więcej pieniędzy, niż ta sakiewka pozwala. Dobra, tutaj... tutaj mamy już portal. Z tego portalu wychodzą złe istoty, tak wam powiem. No i oczywiście, jeżeli gameplay z gierki wam się spodoba, jestem skory do nagrywania jej. No i oczywiście dalej tam będę patrzył co mam na Epiku, bo trochę tych pozycji jest.
Kurczę, mam nadzieję, że nie jest za głośno. O kurczę. Za głośna muzyka. Trochę ściszyłem, więc powinno być lepiej. Dobra, ja bym stąd spadał, bo jak mnie zaczną gonić, to jest trochę lipa. I tak, te złe istotki, które pojawiają się w nocy. Przed nimi musimy się bronić, a że jest noc, a ja nie mam żadnego muru, to nie wiem, czy przypadkiem nie przegram. Bo totalnie o tym zapomniałem. I tak, są różne takie elementy na mapie. No, muszę najpierw kupić robotników. Robotnicy są droższe od łuczników, ale rzadziej się ich kupuje. I tak, dobra, mamy drugi dzień, czyli udało nam się przeżyć. Tu mamy kupca, który nie rozgryzłem jeszcze dokładnie na jakiej zasadzie on działa. Płaci mu się monetę, on odchodzi, potem przychodzi, na koniec nocy daje nam pełno pieniędzy. Tyle o nim wiem. Dobrze, kupimy sobie kilku łuczników, żeby pieniądze szły w odpowiednim tempie. Nie tnij drzewa. Kurczę, to drzewo jest istotne akurat. No dobra. Bo teraz niestety obozy się pojawiają w lesie. Jak zetnę to drzewo, ta granica pola, tak jakby tutaj, ona się przesunie i ten obóz mi zniknie. A to mnie pozbawi co jakiś czas dwóch mieszczan. No, o tak mogę to ująć. Dwóch mieszczan, więc trochę słabo. Zobaczymy sobie, co z tej strony jest. Dobra. No, gram na padzie. Jest to pad od Steama. Jest, powiem wam, mogę go od razu zrecenzować, bo nie wiem, pewno słyszeliście o tym padzie, ale nie każdy miał okazję grać na tym. Kupiłem go za 4 zeta, bo była promocja na Steamie. 98%. No i to kupiłem, no to a co się będę, nie? Ogólnie trochę jest niewygodny do trzymania, jest taki duży. Ale ogólnie rozstaw przycisków i bumperów jest bardzo dobry. Ale co jest bardzo takie kontrowersyjne, to jest brak dwóch analogów, bo jest tylko jeden, a zamiast jednego analoga, tego na prawej dłoni, mamy gładzik, który też można używać jako myszkę i powiem wam, że to jest genialne, bo w ogóle mi nie przeszkadza brak analoga, a mogę równocześnie grając na padzie mieć wirtualny analog, ale równocześnie mogę wykonywać działania, które normalnie robiłbym myszką, czyli nie wiem, wychodzę z gry do, no tak jak na Steamie, nie? Wychodzę do tej nakładki Steama i mogę bez problemu działać sobie myszką klikać, nie? No więc bardzo przyjemne. Dobrze, wróćmy tu sobie do gry. I mamy tak. Pobiegnę. Pojadę do tego zamku naszego śmiesznego. I tu sobie rozbuduję. Dziękuję za pieniądze. Na tych kamieniach możemy stawiać wieżyczki. Więc sobie postawimy. Zobaczymy, czy tu jakieś chłopy są. Jest was więcej może? O, widzicie? O, takie złe istoty są. I przed nimi się bronimy. O, ale na razie nie ma ich dużo i nam tu nie przeszkadzają, ale na innych mapach ogólnie są dużo mocniejsze te potwory i dużo więcej robią szkód. Więc dlatego cały czas trzeba tu niejako ulepszać ten zamek. I wiecie co? Ja sobie już tutaj wytnę te drzewa, bo chcę zrobić, żeby tu łąka była z tej strony też. Żeby króliki się pojawiały. Bo to jest sroga ilość gotówki.
która się bardzo przydaje. Tutaj ekonomia jest akurat bardzo ważna, bo jeżeli zabraknie pieniędzy, to jest słabo. Tutaj widzicie, zniknął ten obóz. No ale na szczęście tutaj już odkryliśmy, że jest jeden więcej. O kurczę, koniec, za bardzo zmęczony. To jest fajne, jeżeli jesteśmy na łące, możemy się zatrzymać i koń sobie podje. Ale teraz sobie nie podje, muszę znaleźć... Dobra. Bardzo fajna mechanika, jak stanę w miejscu na trawie, koń się żywi, więc jest, że tak powiem, spokój z paliwem. No już widzicie, nie? Coraz lepiej to wygląda. Sobie tu kasę zainwestuję w zamek. Tobie zapłacę, idź sobie. Tutaj możemy chyba budować katapultę. A tutaj powinno się dać zrobić kosiarzy. Dobrze. Dzięki za pieniążki. Z tego jak grałem, zauważyłem, że jest tu też cykl pół roku. Co mnie trochę zaskoczyło, jak przyszła zima. Ale naprawdę trzeba długo grać. To już musi być taki zamek solidny. I to chyba udało mi się do zimy dojść w późniejszych mapach, takich co faktycznie rozgrywka jest bardzo długa. Wiecie co, ja bym zaczął już tutaj ten zamek. Kurczę. Trochę na analogu mi się omsknął na dół. No bo tutaj tak, lewo, prawo to się wiadomo jeździ koniem. A dół się rozdaje pieniądze w te pola. O, jeżeli chcecie posłuchać fajnej muzyki, takiej, która też uspokaja, to z tej gierki. To jest do snu miód normalnie. O, i zbudowaliśmy szkielet od statku. Ale teraz nie będę kupował desek, bo po pierwsze mam mało pieniążków, a po drugie... No nie biegnij, bo jest ciemno, robi się. Zginiesz, bo potwory przybiegną. A dobra, rób co chcesz. Nie, dwóch biegnie. A, idźcie w pyry. Gdzie są zajęce z tej strony? Tu powinno być dużo zajęcy. Dobra, tu się zatrzym, masz trochę trawy. Dobrze, kupię więcej łuczników. Każda ilość przydatna, ale muszę też sobie kasę zostawić, żeby w razie czego robotników kupić. I tylko tyle pieniędzy macie z królików? Co, jakie nieroby? O jacie, normalnie załamka, nie? Co ci ludzie robią? Ja tu muszę dbać o ich bezpieczeństwo, oni co? Zamiast pracować, polować na króliki, to oni... nie pracują. No ewidentnie widać, widzicie przecież. No. I powiem wam, że ogólnie przejadł mi się pixel art, ale tutaj jest to w tak fajny sposób zrobione, że to jest proste figury, nie? Widzicie, że moja postać się składa tylko z kilku kolorów, nie? Ale jest to fajnie dopracowane. Kurczę, nie wiem, czy widzieliście na początku, jak uruchamiałem grę, nie wiem, czy to nagrałem. Jacy twórcy to robili, ale tak to wam w opisie podeślę, to muszę się zainteresować tym studiem, bo jest naprawdę naprawdę fajna gierka. Dobrze, to teraz mogę... O nie, gubię pieniądze. Mogę jechać ten statek zrobić. O, żyjecie. Już jestem, powiem, w szoku. I tu sobie wydam pieniędzy, ile mam na maksa. To... A, to już, to ten moment. Żeby oni jak najwięcej tego statku wybudowali.
bo on pozwoli nam odpłynąć z tej krainy. Tak, i ogólnie chodzi o to, że jesteśmy tu i musimy dopłynąć tu i później tu i jeszcze tam gdzieś dalej, ohohoho, w inne krańce świata. Więc fajnie, i za każdym razem coś odblokowujemy, bo na przykład tutaj limitem gry na tej mapie jest to, że nie mogę budynków dalej wznosić niż tam jakichś kamiennych. O nie, nawet kamiennych nie mogę, bo na następnej wyspie to jakby odblokowuje kamieniołom. Więc to tak jakby cały czas zmusza nas do przesuwania się po tej mapie i odblokowywania różnych rzeczy. Bo na przykład bardzo fajne jest, można mieć różne konie, różne środki transportu, bo to nie zawsze są konie, ale które też mają różne statystyki, więc fajnie. Dobra, ja widzę, że tu mam dwóch wolnych ludzi. Niech mają pieniądze. Co ty, koniu, czemu ty się męczysz? Jest już noc, niestety. No dobra, nic z tym faktem nie zrobimy. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się odpłynąć stąd. Masz pieniądze? Ma pieniądze. No i słusznie. Tu jest z tej strony za mało chyba łuczników. Ej, zbieraj te pieniądze, a nie, co ty jesteś? Ej, dobrze, ludki. Tu zostawię monetkę, bo to... Ale nie tyle monetek, o ludzie. Bo to powstrzymuje te potwory też. Więc jak chcemy obronić ludzi, warto wywalać pieniądze. Dobra. Dalej sprintujcie tu. Zobaczymy, czy nikt nie ma tu pieniędzy. A tutaj ktoś powinien mieć pieniądze. A tylko jeden. Dobra. Tu mogę wieżyczki ulepszyć, ale nie widzę w tym sensu. Poczekamy sobie po prostu, jak kupiec wyda mi pieniądze. No dalej. A, w ogóle chcę wam bardzo podziękować za bardzo duże zainteresowanie tym, że... Kurczę, nic mi nie dał pieniędzy. Tym, że mimo to, że przez chyba 8 miesięcy nic nie nagrywałem, mimo to pamiętaliście o mnie i widać to na przykład po wyświetleniach, jakie są pod WOT-em. Dziękuję, bo bez tego po prostu znowu by mi się nie chciało. A tak to jest. I też bardzo się cieszę, że udało mi się chłopaków zmotywować. No, bardzo jestem zdziwiony tym, że Wirex do nas dołączył. Nie wiem, co z Janoksem, bo on chyba jeszcze nie wrzucił żadnego odcinka. Ale ma plany. Są plany, więc może się doczekacie. Dobra. Zobaczę. Dalej tutaj pojadę. Tutaj jest pomnik, który daje mi jakieś statystyki do czegoś, ale nie pamiętam. Więc na razie... A, tak, nie mam pieniędzy, żeby to kupić. No naprawdę bardzo mi się podobają te tła, które tutaj są, i to wszystko. Jest to bardzo ładnie zrobione. Aha, tutaj byłem już, tak. To w tą stronę będziemy statkiem płynąć ogólnie. No i tu też nocą się pojawia portal przy tej lampie, więc potwory biegną z dwóch stron. Na innych mapach jest po prostu coś takiego, że jest kilka portali, które możemy burzyć i na ich miejsce budować teleporty, którymi możemy się swobodnie po mapie... Czy swobodnie? Budujemy portal i ustawiamy jakby trajektorię, w które nas ma wyrzucić.
i on już jest tam na stałe. O, widzę tutaj, że... O, nie starczyło. Ale coś tu jeszcze dobudujemy. Muszę szybko zebrać od tych leni jakieś pieniądzory. Popatrzcie, ile tu królików, a ten gościu tutaj za dużo nie... O, tam jest tyle zajęcy. O, ten jak się postarał. Ej, zjedz sobie. Zostaw te pieniądze. Kurczę, za chwilę noc idzie. Dobra. Dopóki są ci i te ziomy w pobliżu. Ej, chodźcie tu, bo jednak robimy. Nie ma przerwy, dawaj, chodźcie. Później pójdziecie na kawę. Kurczę, ile tych desek jest jeszcze potrzebne. Robić. Nie ma przerwy. Bo trzeba to skończyć w tym odcinku. No i oni... Dobra, ja stąd spadam, bo nie chcę umrzeć, a oni... Oni mogą. Pozwalam wam. Kurczę, faktycznie już... Noc przyszła na bogato. Dobra, w zamku się najesz. Oj, ja lubię takie rzeczy. Odbiór gotóweczki. I teraz tak, muszę zobaczyć, co u tych łuczników po drugiej stronie, bo oni też na pewno coś nam już zdążyli pozbierać. No i dziękuję. Ty coś się dorzucisz jeszcze do mojego majątku? No i tak w sumie cała gra na tym polega, na zdobywaniu pieniędzy, no i na ulepszaniu budynków. Żeby mieć wojsko, takie rzeczy, bo łucznik to nie jest jedyna jednostka w tej gierce. Dobra, teraz ci robotnicy, zanim tu przyjdą, to minie miesiąc. Więc... Ile tego jeszcze? O jacie. Już by się wydawało, że jest gotowy. Dobrze, jest wszystko. Więc oni teraz to muszą zbudować. I to musi przypłynąć do... A, oni to muszą zbudować i ja to jeszcze muszę wykupić. Nie pamiętam, ile statek kosztuje. To jest masakra, ile wybudowanie statku, ile pieniędzy bierze. Cześć, ziomek. Ciebie wezmę, ciebie też, masz pieniądze, ubierz się. I ruszaj do zamku, jesteś bardzo potrzebny. Potrzebujemy akurat takich ludzi jak ty. Może to kupię? O, to jest drogie, nie kupię tego. Ej, mój pieniążek. Kurczę, gubię za dużo pieniędzy. Nie umiem na analogu grać. Dobrze. Pozwolicie, że zostanę tutaj z nimi. W którą stronę wy go pchacie? Oni go chyba pchają do portu. Ludzie biegną. A więcej może biec? Poczekaj, ja bym chciał od któregoś pieniądze. Bo to jest moment, w którym będziemy się przenosić na kolejną wyspę. Warto teraz pozbierać pieniądze od tych ludzi wszystkich, kurczę, ich nie gubić. Żeby mieć z czym zacząć, tak jakby na start. Rozumiecie, o co chodzi? Jest tu jeszcze jakiś ziom? Nie. Dobra, no to to będzie już na wszystko, to będzie wszystko już. Więc teraz tą burzową? Tak, burzową pogodę ruszamy dalej.
biegniemy. Znaczy koń biegnie, ale wiecie o co chodzi. I kończymy sobie mapkę. O kurczę. Aha, to są ci, których kupiłem. Ej, to chyba powoli pójdzie troszkę. A mogę się do tego dołączyć, czy... A, lipa w kit. Nie wiem, czy jak nie wykupię robotników, czy to nie będzie trochę szybciej. Zastanawiające. Kurczę, mam jeszcze tyle gier mam do pokazania, które chciałem nagrać. Więc powinno być ciekawie. W najbliższym czasie. Przygotuję dwa modki. Tutaj zobaczę od was, czy nie ma jakiejś kasy. Nie ma. No i co? Biegniemy do tego statku, bo nic więcej nie zrobię. O, może ten kupiec będzie miał pieniądze. O, no i się cieszymy. Masz. No i niestety musimy opuścić ten gród. No, ale widzicie, to akurat taki szybki meczyk. Szybko poszło z tym statkiem. No, ale... Niestety trochę długo będziecie to oglądać. Mam nadzieję, że... nie będzie miało to negatywnego... Dlaczego negatywnego? Nie będziecie przez to, że jest długi odcinek, nie będziecie widzieć tej gry jako negatywnej. Ale się też wam spodoba tak samo jak mi. Masz pieniążek. Przebraku. Dobra, to jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, będę to widział. A jeżeli chcecie, żebym nagrał coś kolejnego z Epika, no widzieliście listę gier, jaką mam. Możecie sobie zatrzymać, popatrzeć i też napisać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w moim wydaniu. Mam nadzieję, że to nie będzie Amnezja ani Soma. No, to bardzo wam dziękuję. A w tej chwili po prostu przyspieszę materiał, czekając na statek i wam tylko pokażę końcówkę. Aha, nie przyspieszyłem, bo jednak się okazało, że nie umiem. Ej, no gdzie ten statek? Wszyscy umarli chyba. Coś to podejrzanie wolno idzie. Kto mi daje pieniądze? I oni mi dają pieniądze. Dużo pieniędzy. O kurczę, czemu to do portu płynąć? Ja nie widzę sensu w tym w ogóle. No i to najdłużej trwa. Chociaż szczerze nie musicie tego widzieć, bo tutaj jedynie wsiadam do statku i się pojawiam na nowej mapie, więc to do was bez różnicy w sumie. Dobra, narka, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.